szeroki versus tele. Jeśli fotografujesz jakiś motyw i podoba ci się jakieś miejsce, to miej w gotowości dwa obiektywy, szerokokątne i teleobiektyw. Ponieważ ten sam motyw może wyglądać ciekawie ujęty właśnie dwoma kątami, szerokim i wąskim. I będziesz miał znowu na twojej fotoksiążce dwa podobne ujęcia, bardzo podobną kolorystykę, natomiast będzie różnica nawet nie planów, tylko będzie różnica właśnie kątów widzenia i odwzorowania jakby tej rzeczywistości. Mamy tu ujęcie obiektywem wąskokątnym, teleobiektywem, wartość ogniskowej około 200 mm, przysłona o wartości 4, mało gębia ostrości, przez to tło jest rozmyte i pierwszy plan jest również rozmyty, to tym bardziej potęguje wrażenie ostrości i skupienia wzroku na pannie młodej. Również te trawy na pierwszym planie, to wszystko wpływa na to, że wzrok przechodzi przez te nieostrości i skupia się na bardzo, bardzo mocno wyostrzonej parze młodej. I drugie ujęcie tego samego miejsca, nieco akurat w tym wypadku jest to inny kąt widzenia, ale bardzo często jest tak, że wystarczy tylko obrócić pokrętłem zoomu i podejść dwa kroki i mamy na przykład z ujęcia tele takie ujęcie szerokim kątem zbliżone w oddawaniu tej rzeczywistości do tego zdjęcia, które właśnie widzisz. Jest tutaj szeroki kąt, bardzo szeroki kąt, 15 mm i to co na pierwszym planie jest bardzo mocno wyeksponowane, tutaj ten napis i tutaj fragment burty tego kutra, a to co jest w tyle, na przykład pan młody, zobacz jakaś skala między panną młodą a panem młodym, jest zdecydowanie mocno pomniejszane. I w ten sposób można zbudować właśnie dobrą kompozycję. Mamy pierwszy plan, mamy drugi plan i mamy trzeci plan. Pamiętaj, żeby właśnie w ten sposób budować plany. Natomiast na tym zdjęciu plany zbudowane są w ten sposób, że na pierwszym planie są nieostrości, drugi plan jest ostry i trzeci plan jest znowuż nieostry. Ale jest tutaj właśnie budowa planów przez zastosowanie w różnych odległościach różnych motywów. To ty decydujesz o tym, jakie motywy będą na pierwszym planie, na drugim i na trzecim. Wystarczy, że przesuniesz się trzy kroki w prawo lub trzy kroki w lewo i masz kompletnie, totalnie inny kadr, inne proporcje między tym pierwszym, drugim, trzecim planem, jeśli chodzi o wielkość, ale również decydujesz o tym, co ma być na tym zdjęciu, na tych planach. Może być ta trawa, ale może jej nie być. Może ten fragment tego kutra być, ale może go zupełnie nie być. To ty decydujesz, czy zastosować ten pierwszy, drugi, trzeci plan, czy tylko pierwszy i drugi plan. Jeśli byś skierował się tak, żeby tego molo nie było widać, na przykład zrobił to zdjęcie z drabiny, to wtedy tu wyciągnęłaby się ta linia wody i nie byłoby widać na przykład tego molo, albo sfotografować nieco bardziej od dołu, wtedy ta trawa by się podniosła do góry, byłaby mniej więcej na tej wysokości, byłaby szansa, że to molo się po prostu schowa i w tle się pojawi tylko niebo. Ja zdecydowałem, że będę budował zdjęcie w ten sposób. I ujęcie szerokim kątem zupełnie jest inne od tego ujęcia teleobiektywem, ale zestawienie tych zdjęć obok siebie daje nam bardzo ciekawy efekt. Tak jak wcześniej zestawialiśmy na przykład na zasadzie podobieństwa, czyli na przykład panna młoda sfotografowana pod światło, w takim półzbliżeniu można powiedzieć, plus na przykład ręka również sfotografowana pod światło, czyli to budowaliśmy na zasadzie podobieństwa te zdjęcia, czy naszą historię całą, albo na zasadzie kontrastu czy różnic przez zestawienie dwóch zdjęć, na których są różne plany, albo budujemy tą historię naszą przez zastosowanie niemalże tego samego ujęcia. No tu akurat nie jest to 100% idealnie takie samo ujęcie, ale bardzo podobnych ujęć, tylko właśnie z inną ogniskową.